Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zanowego w kolekcji. Dzisiaj pokażę, co udało mi się kupić w miesiącu maj. Niestety nie jest tego dużo. No i zaczynamy. Pierwszą grą jest State of Decay. Jakaś tam wersja z dodatkami, goty. Jak widać na PC Master Race. Jest to survival zombie. Zainstalowałem, ale dalej jeszcze nie grałem. Kolejną grą jest Tourist Trophy na PlayStation 2. Wyścigi motocyklowe. Miałem ją razem z Playem 2, Slim, którego kupiłem też w tym miesiącu. No nie pokażę go, bo mi się nie chce sięgać. Kolejną grą też jest gra na Playa 2. Też była razem w zestawie. Jest to Jak 2 Renegade. Platformówka. Całkiem spoko. Trzecią grą na Playa 2 jest SingStar. Wakacyjna impreza. Niestety w takim pudełku. W sumie jeszcze nie grałem. Nie wiem, czy zagram, a mikrofony mam. Dwie ostatnie gry na Playa 3. Vanquish. Trzecioosobowa gra akcji. Strzelamy, biegamy, skaczemy. Chciałbym ograć, bo podobno jest spoko. I ostatnia gra. Army of Two. 40 Day. Trzecia osoba strzelanka. Podobno bardzo spoko tryb koopa jest. Też będę chciał grać. To było na tyle. Jak widać, łowy były takie se. Może czerwiec będzie lepszy, bo jest kilka premier, m.in. Crash. Ale co kupię, nie wiem. To było na tyle. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę i komentarz. Dzięki. Bajo.